Już za chwilę będziecie świadkami występu Tomka Machnickiego na roaście Comedy Lab Laboratorium Komedii. Tomek jest osobą energiczną, nieszablonową, względnie elokwentną i średnio rozpoznawalną. A poza tym jestem to ja. Nagrywam to intro, ponieważ zachowałem się niefrasobliwie, używając na początku swojego występu słowa k***a, przed czym chciałem z tego miejsca ostrzec. Dziękuję, że oglądacie komedię z legalnego źródła. Dzisiaj będzie roast Comedy Lab. Ja Państwa serdecznie na roastie Comedy Lab witam. Ja nazywam się Tomek Machnicki i ja ten roast poprowadzę. Wiecie, ludzie tak mówią często i to się utarło trochę, że roastować się powinno znane osoby. No i my dzisiaj właśnie tak zrobimy, bo my nie wzięliśmy tych ludzi z ulicy. My się wszyscy znamy. Przeciwnicy roastów to mówią, że to wiecie, że to nie jest nic ciekawego, że to jest samoobrażanie, że nic, tylko latają kurwy. Ja chciałem powiedzieć, że to jest w ogóle nieprawda, zdementować, to jest jakiś wymysł. Latające kurwy to jest jakaś propaganda, nie ma czegoś takiego jak latające kurwy w ogóle. I to jest, wiecie, tutaj jest niski sufit w tej piwnicy, tutaj by żadna kurwa nie poleciała. To jest zresztą, jak ta kurwa by miała wyglądać w ogóle, nie wiem, miałaby jakieś, nie wiem, skrzydła sromowe, jak to by miała, nie? Ja naprawdę nie wiem, jak to by miała wyglądać. Zresztą, słuchajcie, niech każdy powie szczerze, gdyby siedział ktoś w bloku na osiedlu, słyszał, tam kurwa lata, to czy ktoś by nie podszedł do okna? No ja bym podszedł na 100%. A tak naprawdę to ja ten wąs to zapuszczam, bo jest teraz Movember, jak wiecie, czyli miesiąc walki z rakiem jąder. I ja po prostu chciałem pokazać, że osoby z rzadkim zarostem też mogą mieć raka. Pierwsza osoba, która będzie dzisiaj występować przed wami, Łukasz Wolski. Łukasz Wolski. Co można powiedzieć o Łukaszu Wolskim? Nic. Ja myślę, że to zamyka temat. Przechodzimy do następnej osoby. Łukasz, to jest niesamowite, że publiczność zrostowała cię w ciągu 3 sekund. Wszyscy znają twoją wartość. Bardzo dobrze. Ludzie mówią też, że Łukasz Wolski jest alkoholikiem. I Łukasz stracił nerkę, kiedy miał 14 lat. Czy to jest powiązane ze sobą, ciężko powiedzieć, ale lekarze po zabiegu powiedzieli, że to jest bardzo dziwne, że ta nerka wytrzymała z nim tak długo. I Łukasz, to jest pierwszy przypadek w historii medycyny, kiedy to organ odrzucił człowieka. Ta nerka powiedziała, że wypierdalał. Tak, Łukasz Wolski grał w piłkę z Kamilem Glikiem jako dziecko w jednej drużynie. No i to jest właśnie przykład tego, że można startować z tego samego poziomu, co Kamil Glik i nic nie osiągnąć. Konrad Kaliszka. Konrad, nie wiem czy wiecie, zdobył 2 tytuły magistra za granicą po tym, jak wyrzucili go z uczelni w Polsce. Jeden tytuł magistra zdobył w Anglii, a drugi w Holandii. I to zdecydowanie świadczy o tym, że w Anglii i w Holandii można zarobić wystarczająco dużo, żeby kupić magisterkę. To jest niezbity dowód na to. Konrad ma też ogromny lęk wysokości. Bardzo się boi wysokości. I ja ci chciałem, Konrad, powiedzieć, żebyś ty się nie przejmował tym w ogóle. Bo ty... Konrad jest tutaj. Ja pierdolę. Konrad. Jak mówiłem, ma ogromny lęk wysokości. I Konrad, ja ci chciałem powiedzieć, że nie musisz się w ogóle tym przejmować, bo nigdy nie zajdziesz tak wysoko, żebyś musiał się bać. Konrad mówi o sobie, że od lat się kurwi w różnych korporacjach, między innymi w Philip Morris, w UBS-ie. I ja, Konrad, ci chciałem powiedzieć, że w korporacjach naprawdę można robić mniej uwłaczające rzeczy. To... Ja myślę, szczerze mówiąc, że ludzie w tych korporacjach się czuli z tym niekomfortowo i dlatego je musiałeś tak często zmieniać.
No, Konrad też zanim się dostał na te studia, z których go wyrzucili, to on jeszcze chciał się dostać na polonistykę, ale zrezygnował, bo zrozumiał, że choćby władał językami ludzi i aniołów, a miłości by nie miał, to byłby niczym. Łukasz Raszka, wspaniały człowiek, z tym, że jest strasznym nerdem. Łukasz jest strasznym nerdem, bardzo dużo czasu spędza grając w gry komputerowe. I Łukasz jest takim nerdem, że kiedyś powiedział babci, że nie zagra z nią w Warcaby, bo to nie poprawi jego rankingu na kurniku. To jest... Łukasz jest takim nerdem, że jak korzysta z aplikacji Google Maps, to się zastanawia, kiedy w końcu będą nowe mapy. Łukasz niedawno trafił na terapię do psychologa i okazało się, że ma depresję. Okazało się, że Łukasz ma taką depresję, że jest jedynym dzieckiem, które po wyjściu z łona matki nie płakało bez powodu. Łukasz jako jedyne dziecko płakał szczerze. Łukasz ma taką depresję, że jak się urodził i zobaczył pępowinę, to od razu owinął ją sobie wokół szyi. Tak, chciałem się powiesić, co padło z publiczności, wydawało mi się to oczywiste, ale jeżeli ktoś nie zrozumiał, to o to chodziło, tak. Łukasz Raszka tak bardzo jest samotny i tak bardzo pragnie kontaktu z drugim człowiekiem, że płaci alimenty na dzieci, które chciałby mieć. Kolejna osoba, która będzie dzisiaj roastować, to Michał Mącznik. Michał Mącznik, jeden z założycieli Comedy Lab, improwizator sceniczny, ale niewiele osób wie, że Michał przez 2 lata trenował kickboxing. I pewnego razu nawet dostał solidny wpierdol od dziewczyny, a później, co gorsza, musiał się ubrać i wyjść z domu na trening. Michał też w szkole średniej kilka razy z rzędu wygrał nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w przeglądzie teatralnym. I po tym musiał się ubrać i iść na trening z powrotem. Michał też od 10 lat jest głuchy na jedno ucho. Kiedyś Michał przez przypadek zgasił sobie papierosa w prawym oku i doprowadził do poparzenia rogówki, spojówki. Wylądował na SOR-ze okulistyki i na pytanie lekarza, dlaczego to zrobił, powiedział: chciałem zsynchronizować wzrok ze słuchem. Krzysiek Kasparek, mój serdeczny kolega. Krzysiek jest socjologiem na 1/3 etatu. To samo w sobie brzmi jak żart, to już. A dodatkowo Krzysiek zajmuje się improwizacją sceniczną. Ja myślę, że to jednoznacznie dowodzi, że pieniądze nie mają dla Krzyśka żadnego znaczenia. Wiecie, Krzysiek jest tak bardzo zżyty z urzędem pracy, że kiedy idzie do lekarza na NFZ, to mówi, że firma mu zapewnia opiekę zdrowotną. Wiecie, Krzysiek, ja tutaj będzie materiał też multimedialny, bo Krzysiek jak wchodzi do urzędu pracy, to automatycznie z głośników leci piosenka tercetu egzotycznego. Masz swój ciasny, ale własny dom. Rodzice po tym, jak został socjologiem, to myśleli, że nie można upaść niżej. No a później Krzysiek zaczął robić stand-up.
się okazało, że można zarabiać mniej. Krzysiek marzy o trójce dzieci, żeby w końcu dobić do 2000 zł miesięcznie. Patryk Trela. Patryk Trela przez 5 lat sprzątał domy bogatych ludzi. I jedna rzecz jest pewna, że Patryk nigdy nie sprzątał domu Krzyśka Kasparka. Więc Patryk jest magistrem antropologii. I ja szczerze się przyznaję, że nie do końca wiedziałem, czym się antropologia zajmuje, więc wpisałem sobie w Google antropologia i jedno z pierwszych haseł na temat antropologii to co można robić po antropologii. I najpopularniejsze odpowiedzi to hot dogi w żabce, to samo co po socjologii i najlepiej się zabić. No ostatnie jest smutne, ale prawdziwe. I Patryk pochodzi z Mielca. I co więcej, pochodzi z najbardziej patologicznego osiedla w Mielcu o nazwie Meksyk. I ciekawostka jest taka, że to jest jedyne osiedle w Polsce, na którym mieszkańcy się cieszyli, że Donald Trump im wybuduje ogrodzenie. Tak, więc jak już wiecie co nieco o gwiazdach naszego wieczoru, to teraz zaproszę pierwszą osobę. Osobę, która przeżyła trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii. I na pytanie, jak to mu się udało, Łukasz Wolski odpowiedział: po prostu mnie tam wtedy nie było. Przed Państwem Łukasz Wolski, wielkie brawa! Super, zawsze pozwalają mu. Bezdomni mówią o nim, dowiedział się, nie przyjmują pracy. Zadzwonię do kasy, co sobie wtedy, co ci pomaga? Tu psu trzeba pomóc. Kurwa, zająkałem się. Bo mącznika nie ma jak ciągnąć za włosy. Łukasz Wolski, wielkie brawa! Łukasz Wolski to jest, słuchajcie, ciekawostka, jedyny komik w Polsce, który w trakcie występu myli się więcej razy niż ma żartów. To jest... Teraz przed Państwem wystąpi Michał Mącznik. I Michał Mącznik, ciekawostka jeszcze o nim jest taka, że ojciec Michała jest hodowcą ptaków egzotycznych. I Michał napisał, że był z dzieckiem, jak był dzieckiem, to jeździł ze swoim ojcem do Czech po papugi. I ojciec brał go ze sobą na wycieczki tylko po to, żeby celnicy nie przeszukali przypadkiem samochodu, bo ojciec z synem są mniej podejrzani. I ja chciałem, biorąc pod uwagę, że Czesi słyną z niezliczonych hodowli egzotycznych ptaków... Ja chciałem zapytać, czy ty, Michał, jesteś pewien, że to były papugi? I mnie to bardzo męczyło, więc ja, żeby wyjaśnić tę sytuację, to się dogrzebałem w internecie do zdjęcia jednej z tych papug. I to jest właśnie zdjęcie jednej z tych papug. Tomek Machnicki. Tomek często opowiada o swoim rozwodzie, o tym, że żona go źle traktowała, że go oszukiwała, że go zdradzała. I powiem tak, Tomek, szczerze współczuję. Szczerze jej współczuję, że ona nadal po rozwodzie musi nosić nazwisko takiej pizdy. Michał powiedział właśnie o tym, że moja była żona teraz cały czas nosi nazwisko takiej głupiej pizdy i ja, szczerze mówiąc, też nie rozumiem, po co wracała do Pańskiego. Teraz przed Państwem wystąpi Konrad Kaliszka i o Konradzie tutaj padło, że on ma bardzo bogatą dziewczynę, ona też jest bardzo ładna i w ogóle skończyła studia i ludzie się zastanawiają, czemu ona jest z Konradem. No ona po prostu już nic nie musi udowadniać.
Tomek jest rozwodnikiem, nie? Właśnie jak Michał wspominał wcześniej, Tomka zdradziła żona i pierwszy raz Tomek, jeżeli dobrze pamiętam, żona zdradziła się z jakimś trzeciorzędnym piłkarzem, nie? Jakby z jakiejś takiej czwartej ligi, coś w tym stylu, tak? Dobrze pamiętam? Z piątej, okej. Tak, mi się wydaje, Konrad, że ty tak bardzo cisnąłeś po mnie i porażce tutaj o tym, że nas zdradzały te były dziewczyny. Ja chcę powiedzieć z doświadczenia, jako doświadczony kolega właśnie w tym temacie, że mnie się wydaje, że mnie i Raszko od ciebie to odróżnia, że to były byłe dziewczyny. I zauważyłem też, że Krzysiek, wydaje mi się, spierdoli dzisiaj wiele żartów tym, że schudł. To jest naprawdę. Ktoś może pomyśleć, że Krzysiek pracował nad sobą, a to jest po prostu ta jebana inflacja. To jest. Przed wami teraz rodzynek Comedy Labowy, o którym padło wiele żartów dzisiaj i to te najlepsze. No ale ja szczerze mówiąc to uważam, że pisanie żartów na Krzyśka Kasparka powinno być zabronione, bo to jest kopanie leżącego. To jest naprawdę taka rzecz, której się nie powinno robić, ale mam jeszcze kilka, więc zapowiadając Krzyśka skorzystam z okazji, bo nie wiem czy wiecie, ale Krzysiek jako socjolog zajmuje się bardzo często tematem dewiacji seksualnych. I moim zdaniem to jest trochę tak, po prostu jakby zatrudnić w policji złodzieja. To jest. Naprawdę. Takich rzeczy się nie powinno robić. I Krzysiek, Krzyśka ulubioną kategorią porno, jak już padło dzisiaj, jest kategoria MILF. I to jest dlatego, że. Nie tylko twoja, Krzysiek, ale tylko ty oglądasz te filmy dlatego, żeby w końcu zobaczyć zadowoloną matkę. Nie wiem, Krzysiek, czy zauważyłeś po reakcji, ale chyba miałeś dobry występ. W końcu. Dobrze. I widać też, że są twoi fani. Bardzo dobrze, tak. Krzysiek w ogóle ma też urodziny oraz imieniny jednego dnia. I to jest mega ciekawe, bo oznacza, że jego rodzice już jak się urodził, wiedzieli, że będzie potrzebował zaoszczędzić. Patryk Trela wystąpi dla was za moment. Patryk Trela, ciekawostka o nim jest taka, że razem ze Zbychem Grabowskim, który też jest członkiem Comedy Lab, założyli kabaret o nazwie Podpunkt G. Żeby zaprotestować i pokazać, że punkt G w ogóle nie jest dla nich jakoś specjalnie istotny. A Patryk, po prostu mogliście się przyznać, że nie jesteście w stanie go znaleźć. To nie jest takie, wiecie, to nie jest specjalny wstyd. Wstyd to jest, wiadomo, kraść albo być Krzyśkiem Kasparkiem. Nie,